Panowie, jubileusz za wami, jak tam samopoczucie, jak nastroje po? Fantastycznie się czuję, normalnie niesamowita energia, uwielbiamy grać w tym miejscu, w tej Operze Leśnej w Sopocie. Po raz pierwszy graliśmy tutaj w 2000 roku, także z wielkim sentymentem tu wracamy za każdym razem. Fantastyczna publiczność, świetnie reagująca, i naprawdę te fluidy cały czas pływały, prawda? Oni na każdy nasz gest reagowali, od pierwszych, można powiedzieć, taktów wstała ta publiczność i bawiła się razem z nami, co nam taki daje mocny power, że naprawdę uskrzydlenie niesamowite. Ja dodam tyle, że fani byli z całego świata. Tutaj autentycznie z Stany Zjednoczone dojechały, Dubaje, Rzym, Niemcy, Anglia, Słowacja, Czechy. No po prostu mieliśmy fanów autentycznie, bo zaraz idziemy tam, gdzie się z nimi spotkać. I po prostu to jest jakby też no, fenomen tej naszej muzyki. Oczywiście grało się doskonale. Wydaje mi się, że było kilka pięknych momentów na koncercie, mega wzruszających, co jest też niespotykane, żeby wśród publiczności pojawiły się łezki w oczach. Tak było na początku, kiedy zapomnieliśmy, że koncentrujemy naszej mamie, która jest właśnie tam po operacji. Ludzie zaczęli bić brawo, tam jakoś tak skandować. Później były takie momenty, kiedy grały dudy, rogi, te instrumenty etniczne. To było też takie, że to widziałem, że to ludzi brało bardzo tak kurczę no, za serducho. To jest też no, jakby piękną rzeczą. No i przede wszystkim uważam, że jeden z piękniejszych momentów to wyskok Kai z tortu, gdzie oczywiście śpiewała słodycze i dała takiego powera, że no ja się tego nie spodziewałem, że to będzie tak pięknie odebrane. I oczywiście Kuba Badak ze Zbyszkiem Wodeckim. Widziałem też wzruszenie na publiczności, bo my się ze Zbyszkiem Wodeckim w świętej pamięci znaliśmy bardzo dobrze. I właściwie on cały czas nam powiedział, że kochani Golcowie, lornetka to jest normalnie standard jazzowy. To normalnie Glenn Miller, Louis Armstrong, no, to jakby jest ten klimat, który po prostu no, wy wprowadziliście w ten góralski folkowy nurt. No i on zrobił to na jazzowo, my dzisiaj to po latach zaprezentowaliśmy, do tego dobił kolega ze studiów, Kuba Badak i naprawdę no, uważam, że wyszło fenomenalnie, ale wszyscy artyści dali czadu, i Piotrek Cugowski, i Enej, i Kamil Bednarek, i Magda Bereda, i Boom All Orchestra, i także, Gromi. I oczywiście Gromi, z którym zagraliśmy premierową piosenkę Tylko Ty, gdzie po raz pierwszy zaprezentowaliśmy nasze ślubne materiały, czyli i Weselicka, i Śluby, i Pawła Kaszy, mojej Edytki. A trwało ponad tydzień, tak. Także było to co pokazywać. Także widziałem naprawdę wzruszenie tutaj wśród publiczności. No panowie, robota dobrze wykonana, co dalej? Jaki plan na dalszą część wieczoru? Dalsza część wieczoru się rozwinie, jesteśmy przygotowani, krótko mówiąc, no będzie za chwileczkę uroczysty bankiet z naszymi, prawda, artystami, z naszymi gośćmi, którzy tworzą ten zespół, z ich rodzinami, z najbliższymi, prawda, także już się tego nie mogę doczekać. Rzeczywiście, celebrować należy. Ja uwielbiam urodziny, uwielbiam, prawda, czy to jest rok, czy 5, czy 25, należy świętować, bo naprawdę życie jest zbyt krótkie, żeby to pomijać. To o której skończycie? No, nie mamy jakiegoś takiego, nie mamy limitu godziny, w niedzielę gramy koncert z Tomaszowiem Mazowieckim, także mam nadzieję, że ekipa do tego... Cała sobota, żeby się ogarnąć. No nikt się nie idzie spać, słuchaj, to od razu z marsza jedziemy, prawda, w niedzielę do Tomaszowa, także myślę, że jest to świętować, bardzo dobry i udany koncert, świetna temperatura. Póki co wszyscy goście potwierdzili obecność na party u Golców, także te party góralskie u Golców, już co po niektórzy znają, bo na przykład w Sylwestrze w Chorzowie już było tego, że tak powiem, takie preludium, przedsmak, bo towarzystwo oszalało, festiwal jedna rzecz, ale to co się dzieje po festiwalu to jest druga rzecz. No co się dzieje na party u Golców? Jakie są tam tradycje na tym party? Przede wszystkim żywe muzykowanie, granie na instrumentach, śpiewanie przed przeróżnych największych hitów, prawda, światowej muzyki, że tak powiem, no, wachlarz od południa aż po zachód, prawda, Ameryki Łacińskiej i Ameryki. No w ogóle, no, tak. Generalnie wszyscy bierzemy tam instrumenty. Eneje biorą trąby, bumbumy biorą trąby, golcy biorą trąby, górale biorą smyczki, dudy, wszystkie instrumenty jadą na tą imprezę i tam będziemy celebrować tak, także no naprawdę będzie się działo. Już wszyscy, że tak powiem, oblizują się na te smakołyki, które są przygotowane. No dobra, pasztetowa jest czy nie ma?
Pasztetowa obowiązkowo, słuchajcie, na dzień dobry. Bez tego się nie ruszamy. Ogórek kiszony, pasztetowa, smalczyk wjeżdża na kanapce, żeby zrobić dobry polodkładzik. My to zresztą mamy wpisane w rajderze. Proszę Państwa, rajder to jest taki spis rzeczy, które musi być w garderobie danego artysty, prawda? Tak. Jest tam woda mineralna, herbata, kawa. My mamy też pasztetową, ja uwielbiam. Także z reguły na każdym koncercie jest to pierwsza rzecz, która wchodzi w pierwszej kolejności. Tak, z ogóreczkiem kiszonym Mistrzostwo Świata. Dobra, a można używać telefonów na waszej imprezie dzisiaj, czy raczej nie nagrywacie? Można będą używać. Będą filmiki oczywiście. Wszystko, że słuchaj, my jesteśmy od otwarci, że tak powiem. No, niczego się nie boicie? Raczej skandali żadnych nie przewidujemy, mam nadzieję, że będzie... Chyba, że do morza słuchaj wejdziemy, nie? To no, wie. Będzie powitanie z morzem o 5 rano. Paweł. Witałeś się już teraz? Ja nie. Jeszcze się nie witam, ale tak. Paweł, jest ku temu idealna okazja, ponieważ przywitamy cię nad samym morzem, tak. To panowie, ostatnie pytanie, co chcielibyście powiedzieć do pani Niny, która tutaj jest też taką sprawczynią tego całego wydarzenia? No dziękujemy pani Ninie, że uwierzyła w nas te 25 lat temu, bo dzięki niej tak naprawdę też Goles Blue Orchestra funkcjonuje. Ona, że tak powiem, wyczuła w nas potencjał, talent i to, że Polacy kochają naszą muzykę i to, że dzisiaj 25-lecie świętujemy w telewizji Polsat, gdzie ona piastuje rolę dyrektor. To jest dla nas, dyrektora artystycznego, jest to dla nas wielkie wyróżnienie i dziękujemy jednym słowem bardzo za te 25 lat współpracy fantastycznej. Mam nadzieję, że pędzimy dalej, bo my na emeryturę przeczystą nie zamierzamy przejść. Z tego co wiem, to pani dyrektor chyba też nie. No i super, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego i serdecznie was, kochani, pozdrawiamy. Buziaki, buziaki, moi drodzy.